Cześć Wam, dzisiaj jest wizualnie. Witam Was w serii, która nazywa się Indyk Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się darmówkami, które pojawiają się na Steamie, aczkolwiek dzisiaj będą gry, które są na kilku platformach jednocześnie, więc nie tylko Steam. I mam dzisiaj dla Was 6 produktów, z czego tylko jeden jest przeceniony do zera, a cała reszta to są darmówki, które się w międzyczasie pojawiły, ale stwierdziłem, że ciekawiej będzie je dorzucić, niż zrobić odcinek z tylko jednej gry. Może któraś z tych darmówek Wam się do czegoś przyda, spodoba Wam się, albo z jakichkolwiek innych powodów Was zainteresuje. Tą grą jedną, którą polecam złapać, jest Ten Second Ninja X. Pierwsza gra i pierwszy link na dole w przypiętym opisie. Ta gra ma karty, dlatego ją chcemy. Jest przeceniona z 35,99 na 0 zł. Drugą grą, z której nagrywamy w tym odcinku, jest Czech's Quest HD, który z tego co rozumiem jest permanentnie bezpłatny. I jeżeli pamiętacie, to Czech's Quest się już u mnie na kanale pojawiał, ale nie ten HD. Jest Crucible, z którego również odcinek już był, z tym, że jako epikowej darmówki i rozwinął się od tamtego czasu troszkę. Jeżeli klikniecie w timestamp odpowiednio przypięty na dole, zaraz nad linkiem, to również będziecie mogli zobaczyć, jak bardzo się zmieniło, jeżeli pamiętacie, jak wyglądało kiedyś, jak pamiętacie tamten odcinek. Jest Dolores a Thimbleweed Park minigame, mini adventure właściwie, i to jest gierka, z której też tak jakby było, tylko było z pełnego Thimbleweed Park, bo to była jedna z darmowych gier, które nam Epic zapewnił i była ona w Epic Overview. Kolejną gierką przed ostatnią jest Island Saver, która mi się prywatnie skojarzyła, to zresztą zobaczycie, trudno nie mieć tego skojarzenia ze Slime Rancherem. Gierka wygląda naprawdę fascynująco, wydaje mi się, że coś ciekawego z tego może być i nie obraziłbym się, gdyby twórcy pociągnęli ten koncept dalej, bo jakby tą gierkę dopieścić, to może być to naprawdę coś dobrego. I ostatnie to jest Shadow Arena, gierka PvP, odnoszę troszkę wrażenie, że tam może być elementów sporo Battle Royale, zobaczmy co na stronie piszą. Że język polski interfejs, że ma sieciowy PvP i tak, że to jest gierka jakby Battle Royale. Nie spodziewałem się tego odpalając, stąd będzie też moje zdziwienie na nagraniu zaraz. Dobra, lecimy. Tych z Was, których zainteresowały same te skrótowe opowieści, na dole zapraszam do przypiętego komentarza, gdzie macie linki do wszystkich tych rzeczy. Pamiętajcie, pierwszy link ma, zawiera w sobie karty do odebrania, czyli jak przypiszecie grę za darmo, która normalnie kosztuje 35,99, 36 zł, przeceniona na 0, jeżeli ją odbierzecie do 28 maja do godziny 19, to no, zostaje dla Was na zawsze gierka, która ma karty, więc zrobicie na kartach. Pamiętajcie, żeby po odebraniu kart od razu ich nie sprzedawać, one będą znacznie bardziej wartościowe za jakieś, nie wiem, 3, 4, 5 miesięcy, kiedy ludzie, którzy teraz odbierają to jako darmówkę, zdobędą karty, wyprzedadzą szybko, cena się bardzo zaniżyła, a potem wróci mniej więcej do ten wizu biznesmen. Lecimy! No dobrze, pierwszym tytułem jest Ten Second Ninja X, jeżeli tak to się czyta, i to jest gra w tym momencie przeceniona z 35,99 zł. No zero i właściwie to jest jedyna gra w tym odcinku, która jest ze friko dana, bo reszta to są darmówki permanentne. Ta gra ma karty, pełną obsługę kontrolerów, osiągnięcia z tym tryb dla jednego gracza, ranking Steama i remote play na telewizorze, więc to jest ten jedyny tytuł, po który tu wbijacie, żeby go odebrać. Zobaczmy co to jest i mogłem podpiąć pada, ale za późno, too late, spróbujmy na klawiaturze. Computer Game Master's Report, ok, przewijamy, zakładam, że to będzie jakiś escape, żeby przewinąć wszystko. Aaa, da się. Zakładam, że to będzie jakiś left, right, up to jump. Double jump. Ok. Nie. Haha, dał radę. Nie, całkiem nieźle. Na padzie to jest gierka Sword pod X. What? A chciałem tam Z to shurikens. Tu shurikens! Tym się skakało, tak? Uch. To mi nie pykło było, ja słaby ninja jestem. A nie, teraz to klasyk. I lecimy. O, wczytał mnie bardziej. A, już myślałem, że będę musiał się jakoś podbijać. Piraci kontra ninja, to nie jest przypadkiem klasyk memów czy coś w tym stylu? Swoją drogą była taka gra całkiem niezła, nie wiem czy ją skończyli kiedykolwiek. Pirates vs Ninja. Czy Ninja vs Pirates? Zaraz po tym nagraniu zacznę googlać i szukać, bo może skończyli i może będzie bardzo fajne.
Okej. To było weird. Wciągnęło mnie odkurzaczem do gry. Dobra. Platformer. Z dużą ilością siepania i śmiesznymi tekstami mniej lub bardziej może się komuś podobać. Pamiętajcie, ta gra ma karty, więc łapiecie. Lecimy dalej. Drugim tytułem na naszej liście jest Chex Quest, Chex Mix HD. Jeżeli pamiętacie Tydzień Specjalnej Troski, to były gierki, które zresztą też są za Frico. Gierki na silniku robione bodajże jakimś takim Doomopodobnym, czy wydaje mi się, że to był konkretnie Doom. Że to nie był Duke Nukem, tylko to był Doom. Dobra, nie ma to większego znaczenia. Ta gra opowiada historię bohatera z pudełka od płatków śniadaniowych. Chex zresztą. Zobaczmy, czy grafikę to jakoś tam dali. Anti-aliasing możemy w sumie wbić więcej. To jest remake tych starych gier. Remake zresztą na silniku Unreal 4, więc powinno być ładnie. Zobaczmy, jak bardzo ładnie, bo na dobrym silniku można zrobić kiepską grę, czy brzydko wygląda grę. Jest parę postaci do odblokowania. Wszystkie te postacie są związane z tymi płatkami bądź chrupkami, bo tam też są takie rzeczy do pochrupania, niekoniecznie to płatki muszą być. I o ile dobrze pamiętam, to jest remake, bezpośredni remake, czyli to nie jest nowa gra z serii, tylko te plansze, które ci z nas, którzy grali, czyli niekoniecznie znają, to te plansze będą... strasznie głośno mogłem ściszyć. Zorcz. A, kończy mi się amunicja. Mogę jedyneczkę dać? I łyżką bić mogę. O, mnie strasznie rozczulało, jak robiłem ten. Ale jest... Wow! Jest w pełni trójwymiarowy cień. Nie jest to gierka, po której się można spodziewać wybitnie czaderskich rzeczy. Ale jak pamiętacie gry w stylu Commander Keen, czy Commander Keen akurat był platformówką, chociaż potem chyba zrobili shooter. Zresztą też na tym samym silniku, co Commander Keen, to jest jedna z pierwszych gier id Studio, nie mylić z id Studio, Doomów, Quake'ów i tak dalej. Czy ja to mogę? Moment. Tam mam iść jednak? To się otworzy sam? Pamiętam tą nutę! Była w tym! Czymś się tu otwiera? Ej, nie mówcie mi, że się zablokowałem na pierwszej mapie. To jest zamknięte. Może tu? Będzie automatyczne otworzenie? A, otworzyło się. Tyle zajęło. I zniknął. Closed. A, dodali animację kamery. Ej, tego nie było. To nie jest dokładnie to samo, tak jak zapowiadali. Dobra, dajmy może pierwszą broń. Zapomniałem, że spudłowałem za pierwszym razem, znowu. Jaki czad. Oni mają niby imitować katar, czy coś w tym stylu? A czy dwa trafienia są potrzebne? Nie, trzy trafienia. Dwa trafienia, tak jakby raz mi nie zaliczyło tego. Ej, grafika jest całkiem przystępna, pomijając, że modele wrogów są... i te animacje są ech, to jednak jest bardzo sterylnie. Mimo tych zielonych rzeczy tutaj, nie? Tych. Ale mam wrażenie takiej fajnej przy... Czy tu jest jakiś sekret? Tak, tu jest jakiś sekret. Jak się tu dostać? Czy ja to mogę kucnąć? Skoczyć na to mogę, ale nie wiem, jak się kuca. Jak się kuca? Opcje. Controlsy. Okej. Nie ma ten. Resume. Dobra, zabijmy jeszcze coś i przeskakujemy do kolejnej gry. Bo ten produkt jest za friko, ma tryb dla jednego gracza. Częściową obsługę kontrolerów, remote play i PvP na współdzielonym ekranie. Albo co-op, nie wiem. Wow, muszę dostrzec. Czy ja to muszę rozwalić w jakiś sposób? Nie, chyba nie. Umrzywaj. I jest to całkiem przyjemna gierka, jeżeli szukacie czegoś totalnie lightowego, głupiego, jak nie wiem co.
Ale jeżeli graliście w starego Czech's Questa, to może być to dla was nawet nostalgia trip. Taki situation. O nie! Skończyła mi się amunicja. Masz, a ja tu mam jedzonka. I wszyscy są zadowoleni. Możemy otworzyć? Pick a bowl of fruit. Otwórzmy. O nie! To nie jest jako statek, tak w ogóle? Nie, myślałem, że wyszliśmy na tej startowej, początkowej lokacji, a nie. Ta gra, wbrew pozorom, nie jest aż tak prosta, jakby się mogło zdawać. I tego dobimy z łyżeczki. O nie, łyżeczka ma strasznie wolny zapłon. Ach, dobra, lecimy dalej. Dobrze, trzecim produktem na naszej liście jest Crucible. Z Crucible był odcinek. To powinno mieć język polski, ma język polski. Crucible to jest gierka, która gdzieś uderza w kierunku tam paladinsów, nie paladinsów. I jeżeli oglądaliście moje starsze odcinki z Epic Overview, to wydaje mi się, że było o tej grze. Zmienił owce. Mamy do wyboru. Aczkolwiek nie pamiętam tego. Weźmy tego. Pamiętam logo. Dołączanie do gry. Wbijamy. To jest gierka, która jest sieciowym PvP, nie ma singla, ma częściową usługę kontrolerów, zakupy w aplikacji, plus sporo różnych... Okej. Pamiętam to, Independent Contractors. Nie, anuluj. Czemu kliknąłem przywróć? Welcome, Just Earl. Dobra. No. So, is this like a liability thing or... Dobre teksty ma. Okej, okay, lecimy dalej. Gierka ma częściową obsługę kontrolerów, zakupy w aplikacji, ma też sporo różnych paczek, tam Founders Pack za 54 zł, czy Predator Founders Pack za 90 zł, czy Alpha Hunter za 180. Nie ma żadnych kart, nie ma żadnych takich bajeranckich rzeczy, to po prostu jest fajne sieciowe PvP, na które możecie się załapać, jeżeli lubicie tego typu gierki. Po prostu kolejna darmówka, nie darmówka, free to play, permanentnie free to... Wow, co to się właśnie stało? Próbowałem otworzyć drzwi, ale się zrobiło coś. Czy ja tu mogę lewy kontrol, wykrycie, spać, aby F1 zobaczyć umiejętności? Okej, dobra, musieliśmy zrobić coś takiego. Skanowanie, czemu? Jep, pamiętam, grałem to, było z tą esencją, grałem tą postacią tego Gostka chyba. Pobiegałem po jakiejś planszy, całkiem fajnie było i tyle było, koniec było. Więc ja nie siedzę aż tak bardzo w temacie... Wow! Fajne to jest. Nie siedzę aż tak bardzo w temacie tej gierki, bo nie oszukujmy się... nie jest to, no, moja jakaś wybitnie mocna strona tego typu shootery online, ale ten z kozą, Goat, coś tam był ekstra. Użyj umiejętności 4. Wow! Czy ja im mogę coś... Nie mogę im nic zrobić jako takim. 4. No, strzelaj w niego! Ach! Może? Who knows? Wydaje mi się, że tu jest połączenie, może nie Battle Royale, ale tych takich, że przejmujecie miejsca i ten z shooterami a la Overwatch, gdzie macie bohaterów, którzy mają swoje zdolności, więc to może być ciekawe dla tych z was, którzy lubią tego typu numery. Ja tam tak troszkę średnio, ale jak coś, to kolejna darmówka, która jest, link na dole w przypiętym komentarzu oczywiście. Więc jeżeli shooterowanie to jest wasz klimat i szukacie ładnego bądź co bądź shootera,
To jest kolejne do rozważenia, czy może nie jest to wasza nowa gierka do pogrania ze znajomymi na przynajmniej jakiś czas. Załatwmy tego Jabonga totalnie. Skoczmy sobie tutaj. Dobiegnijmy i zapraszam na kolejną gierkę, bo ten odcinek będzie długi raczej, tyle się tego nazbierało. Mam jakieś problemy z mówieniem poprawnym. Witajcie w grze, która nazywa się A Thimbleweed Mini Adventure. Totalnie w złym kierunku to zabrałem. To jest Dolores A Thimbleweed Park Mini Adventure. Chyba tak. Thimbleweed Park to była gierka, to jest point and click. No, pixel artowa przygodówka, która była kiedyś za friką na Epic Games Store, więc ci z was, którzy odebrali tamtą gierkę i przeszli, to mają tą dodatkową minigrę, która jest za friką w tym momencie zarówno na Epic Games Store, jak i na Steamie, więc będą dwa linki. Jeżeli chcecie mieć to również na Epic Games Store, tam gdzie macie pełną wersję, to bierzcie. I to jest gra, która dzieje się albo przed, albo w trakcie, albo po Thimbleweed Park, z tego co rozumiem. I kierujemy tutaj właśnie postacią, która zwie się Dolores. Z tego co rozumiem, ta postać też jest dostępna w Thimbleweed Park standardowej grze, więc ci z was, którzy grają w Thimbleweed Park, zapewne kojarzą tą postać. Nie wiem, jak dużą rolę ona tam odgrywała, no ale była. Ja nie grałem, nie lubię przygodówek point and click, nie znoszę, wręcz bym powiedział. Plus ten styl graficzny, tamto nawiązywało bardziej do Archiwum X, zarówno postaciami, jak i żartem. Tutaj tego na dzień dobry nie widzę, no ale to może, z drugiej strony to mi się kojarzy troszkę z Twin Peaksem, więc może ten patent. I wcielam się w babkę, która zaczyna pracę dla lokalnej gazety. Widzicie tutaj jakieś tentakle na dole są i ten napad UFO czy na Titanica, a tak ośmiornicy, nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale wygląda ten fragment fajnie. Mam nadzieję, że będzie widać kursor, jak nie, to przepraszam. Co mogę powiedzieć? Jeżeli jesteście zainteresowani, to łapcie. Jeżeli chcieliście pograć w Thimbleweed Park, a się nie załapaliście, to macie liznięcie tematu, możecie przejść i zobaczyć, czy warto kupić pełną wersję. Jak macie pełną wersję, a nie chcecie inwestować tyle czasu, żeby przejść całość, to jest na pewno krótsza gra, więc why not? Pełna wersja kosztuje w tym momencie na Steamie 72 zł, 71,99. Ta wersja ma tylko tryb dla jednego gracza i Steam Clouda. Język jedynie angielski, z tego co rozumiem, jest, więc jeżeli chcecie pograć, to potrzebujecie kumić angielski. Coś jeszcze? Nie. Linki do wersji zarówno Steamowej, jak i Epicowej są na dole w przypiętym komentarzu. Zapraszam, lecimy do kolejnej. Jeżeli szukacie jakiejś gierki family friendly, czegoś co mi się na pierwszy rzut oka skojarzyło, zobaczymy jak będzie dalej, ale skojarzyło mi się to z tym... jak się nazywa ta gierka, gdzie Slime Rancher? Ze Slime Rancherem się skojarzyła, nie wiem dlaczego. Tu witam w Island Saver. Ta gierka jest permanentnie za friko, aczkolwiek jest do niej dodatek Wyspa Dinozaurów za 18 zł, 17,99. Ta gra ma tryb dla jednego gracza, osiągnięcia Steam, pełną obsługę kontrolerów Steam Clouda i nie ma języka polskiego. Możemy wylądować się, nacisnąć escape i ściszyć troszkę? Okej, fajny wstęp. O, to był tylko filmik, myślałem, że od razu rzuci nas do gry. Opcje. Language! Resolution, nie, ale ja chcę music, tak, master volume. Gdzieś tutaj, music, okej. Fajna muzyczka. Wydaje mi się, że ta gra będzie polegała na, zamiast na łapaniu różnych cusiów, to na czyszczeniu wyspy ze śmiecioszków. Też może być spoko. Znaczy patrząc po tym, co pokazali tutaj. Island Saver tytuł. To by była nawet fajna gierka, szczególnie, że jest za friko, więc wiecie, budujemy ten problem awareness, że musimy zbierać plastik, bo jak nie zbierzemy, to biedne żółwiki będą miały przechlapane. Zresztą, pomijając fakt, co teraz cały czas jest, że klimat się zmienia i tak dalej, zanieczyszczenie plastikiem, z tego co ja wiem,
z informacji przeze mnie posiadanych, a sporo researchu w temacie robiłem, aczkolwiek nie jestem alfą i omegą, oczywiście. No, niestety, przykro mi, zawiodłem wasze oczekiwania. Z tego, co wiem, zanieczyszczenie plastikiem naszego globu jest największym problemem, jaki w tym momencie mamy. Cała reszta to jest pikuś w porównaniu do tego, a o tym się bardzo, bardzo, bardzo mało mówi, a jeżeli się mówi, to w kontekście przestańcie używać plastikowych słomek do swoich napoi branych ten, aczkolwiek dalej picie je w kubeczkach robionych z przetworzonego w jakiś tam sposób plastiku i z plastikowym wieczkiem. Więc ratujmy planetę poprzez nieużywanie słomek, ale cała reszta plastiku jest okej, więc oszołomy, no ale okej. Co my tu mamy? To tak, to kiwi. Ostatnio jak gadałem z kiwi, to miałem później język cały w tych włoskach, które na kiwi, wiecie, jak macie to kiwi takie ten. Czemu to się nazywa kiwi, jak to nie jest ptakiem kiwi? Okej, będzie moim guidem, no pogadania mamy troszkę, jestem bionautą, okej, ludzie zostawili syf i mamy pozbierać ten. Okej, wszystko jest fajne, dali na fajny pistolet, więc to wygląda bajeransko. O, i nawet tak jak w Slime Rancherze mamy te cusie, do których trzeba będzie wrzucać zamiast slime, no to plastik. Podoba mi się ta koncepcja. Fajnie by było. Use to say, okej, you can use it to clean me. Dobra. Ej, to jest dokładnie jakby ta sama mechanika. A nie mogę podnosić teraz tych, bo w tej chwili mogę tylko wodę, to o co mnie proszą. Czy ja właśnie się zabiłem wpadając do wody? Och! Ojoj, ojoj. Dobra, sterowanie jest troszkę łąki, jak się... Troszkę bardzo łąki z Biedronki jest. General, quality na maxa. Chodzi mi o controls, mouse sensitivity. Na dół troszkę ściągniemy. O, teraz jest troszkę lepiej, aczkolwiek bieganie dalej jest troszkę dziwne, ale potrzebujemy szósteczkę i nie jest tak płynnie jak w tym, jak w Slime Rancherze, aczkolwiek wciąż jest, a tam u góry, wciąż jest bardzo sympatycznie. Ta gierka mnie zaskoczyła, bardzo im plus mnie zaskoczyła ta gierka. Podoba mi się koncepcja, podoba mi się nawet wykonanie, przynajmniej wiecie, no tym 2-3-minutowym rzucie, jaki robimy. Slime Rancher pełną gębą, to jest po prostu rip-off Slime Ranchera, tylko z eko przekazem. Fajny patent, fajny koncept. Dobra, nie rozkręcajmy się. Polecam gierkę, jest na dole w przypiętym komentarzu link, lecimy dalej, bo zostały nam jeszcze, nie wiem, jeden albo dwa produkty, jakoś tak. Do zobaczenia po cięciu. No i dobrze, ostatnią grą na naszej liście jest Shadow Arena, jest to gra od studia Pearl Abyss, widzieliście przed chwilą logo, jeżeli kojarzycie studio, to wiecie, że zrobili oni wcześniej taki produkt, który się nazywa Black Desert, czarny deser. Shadow Arena jest taki jakby Black Desertem bez Black Deserta, samo PvP. I pełen nacisk na PvP. Gierka, z tego co rozumiem, ma być śliczna, ma na razie mieszane raczej recenzje, ma język polski, jeżeli chodzi o interfejs, nie widzę tego, przed chwilą był polski, ale zniknęło, zmieniło się, tak. Gierka na razie jest bardzo zbudzona, bo walczę z odpaleniem jej już spory czas. Ma sieciowy PvP, sieciową kooperację, częściową obsługę kontrolerów i chyba tyle na razie. Czy będziemy mogli tutaj jakoś zmienić, wybrać wygląd inny, coś? Jordin Ducas to jest jeden z NPC-ów z Black Desert i on jest też Black Desert Mobile, jeżeli dobrze pamiętam. A czy ja tu mogę wybrać inną postać albo Hero Mastery? Nie, o. Kogo my tu jeszcze mamy? Yongwa Bziongwa jest Ahon Kirus, jest Gerhard Schulz, nie kojarzę tego. Haru! Okej. Postacie są śliczne, aczkolwiek to jest dwuwymiarowa graficzka, nie? No nie ma związku z grą, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda in-game. Weźmy panią rudą, bo why not? Wenslar! Czy jest tutaj jakiś training room, start game, solo, team dwelling ground, custom AI, play, matches, ok? Dobra, puśćmy sobie level 0, jest level 0? Jak to było w tym? Czemu dało mi tego? Ja chciałem dać coś innego. Nie mogę tej, weźmy Haru, dobra? Strasznie głośno się nagle zrobiło.
Ready. Nie mam pojęcia, o co w tej grze chodzi. Ready. Ready. Czy to jest połączone z jakimś takim modelem MOBA? Kupujemy przedmioty, rozwijamy postacie, będą lane'y może? Nie wiem, to było ciekawe. Aczkolwiek nie jakoś wybitnie w moim klimacie, ale z drugiej strony PvP w pseudo MMO to nie jest... Okej, postać rusza się okrutnie powoli, ale do przodu troszkę lepiej. Request Duel R, dobra. Harven Bot, Enter, tak. Okej, totalnie nie mój typ PvP. Sklepie mnie byle bot na pierwszym poziomie trudności. Tak, wygrałem? Czy coś? 4, 3, 2, 1. This trial I have created with my power. Wow! Ej, to wygląda nawet fajnie, pomijając, że PvP nie mój klimat, ale... Czy to jest połączenie z Battle Royale? Może? Ej, serio? Okej. Ej, to by było ciekawe, jakby połączyli jeszcze to z Battle Royalem. I mamy różne postacie o różnych zdolnościach, skillach i ten. Czyli mamy do tego jeszcze tak jakby... ten. Hero Champion... A, oż ty! Jest nieodpalone, jaki obciach. Nice, nice. Dobra, nie będę was z tym trzymał, totalnie nie mój klimat. Ja was zostawiam z tym, jak to wygląda i mam nadzieję, że nie nadawałem ludziom po uszach, biednym ludziom teraz. Dziękuję i tyle. No dobrze, muszę wam powiedzieć, że jest nieźle. Ten Second Ninja X dla kart warto. Mi się wydaje, że warto wziąć karty, zawsze warto sprzedać, zawsze będzie tam parę groszy na koncie i taniej kupicie tą grę, która was interesuje. Czek's Quest, jakbym miał troszkę nadmiar czasu, cierpię na straszne niedobory czasu. To jest okrutne, jak się jest dorosłym, niestety. Ale jakbym miał niedobory czasu, to siadłbym i przeszedł Czek's Questa, albo przynajmniej połupał w niego, głównie dlatego, że to jest dla mnie nostalgia trip. Ja nie grałem w oryginalnego Czek's Questa, ale grałem w różne pseudogry robione przez ludzi, którzy dorwali się do silnika, do plików źródłowych Duma czy Duke Nukema i robili różne wymyślne, bardzo głupawe przeróbki i grałem w to dużo i to jest część w moim mózgu gdzieś tam taka zakolejkowana, że to było śmiechowe, to było fajne i graliśmy ze znajomymi, mój starszy brat przynosił to do domu i to była jedna z tych rzeczy, które współdzieliliśmy, jedna z niewielu rzeczy, które współdzieliliśmy, więc to jest fajne wspomnienie, nie spojrzenie, więc Czek's Quest idealnie się w to wpisuje i to jest tak jakby remake tych rzeczy, które wtedy były, aczkolwiek nie grałem wtedy w Czek's Questa, więc to jest super. Delores, no jest na Gogu, na Gogu może też jest, jest na Epiku, więc jest link na Epikowy na dole w przypiętym komentarzu i na Steamie odebrałem i tam i tutaj, chciałem z tego robić osobny odcinek z Epic Overview, ale jakoś mi nie pykło, nie jestem w stanie wyjść z pierwszej lokacji. Coś mi się zacina, coś miałem zbudzone. Island Saver, ta gierka mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, więc jeżeli macie chwilkę i chcecie popykać i na przykład albo znudził wam się Slime Rancher, albo nie wzięliście, kiedy Epic to dawał za darmo, to spróbujcie Island Saver. Ja wiem, że to nie jest to samo i to nie zastąpi wam Slime Ranchera, ale może być fajne, może bardzo być sympatyczne, szczególnie dla młodzieży. Chciałbym, czy ta gra ma język polski, ta gra nie ma języka polskiego, jak dobrze kojarzę. Tak, nie ma języka polskiego. Jeżeli twórcy dodaliby do tego język polski, to by było naprawdę wypaśnie, bo wydaje mi się, że ten przekaz, zbieranie tego plastiku po sobie i tak dalej, jeżeli to będzie dalej dobrze rozwiązane,
To jest gierka, która ma tam jakiś mniej lub bardziej fajny, pozytywny wpływ na odbiorcę, na gracza. Shadow Arena, ja jestem totalnie na nie, no ale z drugiej strony jestem nawet totalnie na nie, jeżeli chodzi o Czarny Deser, a do tego jest Battle Royale, czyli nie mój klimat. Gra jest śliczna. Gra jest zapewne fajna gameplayowa, aczkolwiek w tym momencie ma ponad 1500 mieszanych recenzji. Jeżeli lubicie Battle Royale, jeżeli lubicie Black Desert, możecie spróbować, to może być fajna gra dla was. Może być, nie musi być, trudno mi powiedzieć. Żałuję, że w nazwie nie ma Black Desert, bo to by mogło przyciągnąć fanów Black Deserta. Aczkolwiek jeżeli ktoś siedzi w świecie Black Deserta, to zapewne wie, że to wyszło. Tak samo jak jest z tym całym, jak ta gierka się nazywała. Puch, 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 puch. Momencik, przeklikamy tutaj szybko. Jest gierka, która się nazywa Citadel Forge with Fire i ci, którzy siedzą w Citadel Forge with Fire, wiedzą, że jeden tryb rozgrywki pseudo PvP, który tam rozkręcali, zamieniają teraz w grę standalone, która jest sprzedawana osobno i jak ktoś chciał grać w ten tryb w Citadel Forge with Fire, to musi kupić osobną grę. No ale to jest taki insight dla tych ludzi, którzy konkretnie w danych grach siedzą. Jeżeli nie, to mogą się natknąć przypadkiem na inny produkt, tak samo jak ja się natknąłem na Shadow Arenę, nie mając pojęcia, że to ma jakikolwiek związek z Black Desert. Więc co kto lubi. Czy coś jeszcze? Coś? Tyle. Bawcie się dobrze. Ja wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie odklikać coś do odklikania na dole. Pierwsza gra ma karty. Reszta jak wam pasuje. Polecam rzucić okiem na Island Saver. To jest fajna gra. Do następnego i hej! Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie miał 100 godzin. Obiecałem sobie, że na każdą grę razem z Mini ze wszystkim na nagranie poświęcę pomiędzy minutę a dwie. Troszkę mi nie pykło.